Siema wam wszystkim, cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy troszkę tak ogólnie na temat motoryzacji, silników i automatyzacji transportu. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, dzisiaj tak jak wspomniałem, porozmawiamy tak luźno troszeczkę, właściwie to ja do was poopowiadam różne takie moje spostrzeżenia. Mianowicie nagrałem ostatnio film na temat automatyzacji samochodów ciężarowych i całego tego systemu prowadzenia bez kierowców i miałem bardzo duży feedback od was. Dużo osób wypowiadało się w tym temacie. Miałem też parę linków odsyłających mnie do różnych filmów nawiązujących do tematu. Trafiłem na Bolt TV, taki kanał jest. Znaczy, znam ten kanał i tam większość filmów przejrzałem, no ale tam jeden z filmów taki w miarę świeży też był właśnie o rewolucji przemysłowej właściwie. Nie tyle o automatyzacji przemysłu transportowego, co o rewolucji przemysłowej. I tam było parę ciekawych rzeczy. Pierwsza z ciekawych rzeczy, taka, która no może nie wszyscy wiedzą, jest na temat silników spalinowych. Mianowicie silniki spalinowe są mało efektywne, zawsze były mało efektywne, są po prostu, no to jest kiepska konstrukcja, najzwyczajniej w świecie. Bo silniki spalinowe, te efektywniejsze silniki spalinowe, czyli te duże, wolnoprężne, tak, wolnoprężne, chyba tak, wysokoprężne, wolnoobrotowe, chyba tak to powinno się nazywać, to te silniki są po prostu, mają efektywność 50%, tak, tam 55 to chyba rekord jest. A co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że oczywiście nie mówię tu o silnikach Wankla na przykład, czy jakichś tam innych dziwnych silnikach, mówię o takich zwykłych spalinowcach. Chodzi o to, że te silniki są około 50% energii, którą wytwarzają przy spalaniu paliwa jakiegokolwiek. 50% idzie na energię kinetyczną, czyli na napęd do pojazdu, a reszta, czyli też około 50%, plus minus oczywiście, rozchodzi się w świat, czyli idzie na ciepło, idzie na światło, idzie na temperaturę właśnie, przede wszystkim na temperaturę. To wszystko ucieka w pizduły, tak jak brzydko mówiąc. Do tego potrzebujemy właśnie chłodzenia płynami, tak? Wodą, płynem chłodniczym, bo ta temperatura ucieka, czyli jest bardzo mało efektywności, dużo idzie w komin, jak to się mówi. A silniki elektryczne, które bardzo na samym początku transportu konkurowały z silnikami spalonymi, silniki elektryczne, które na samym początku konkurowały ze silnikami spalinowymi, stały wyparte przez no, poniekąd monopol, tak, przemysłowy, który spowodował całe to zamieszanie, w sensie, że no, prąd jest wszędzie dostępny, tak, a paliwo trzeba kupić, no i ci ludzie, którzy rządzą paliwem, no to rządzą paliwem. Słyszałem, też nie do końca nie wiem, czy prawdziwe, ale słyszałem też parę historii, że ludzie raz co jakiś czas wymyślają jakiś sposób na napędzanie samochodów, na przykład zakładają reaktory wodorowe, to jest o dziwo bardzo prosta konstrukcja, reaktor wodorowy założyć do silnika spalinowego, można coś takiego zrobić, tylko to jest akurat mało efektywne, no bo garażowo takie chałupnicze budowanie, to wiecie, to tak jedno w drugie wchodzi, no ale poczytajcie sobie o silnikach wodorowych, bardzo fajna sprawa, o reaktorach wodorowych, przepraszam. Tak samo różnego rodzaju te większe silniki, że niby tą temperaturę się jakoś odbiera i przetwarza się na energię kinetyczną, jest tego mnóstwo informacji. Ale kilka razy już widziałem takie informacje, nie wiem ile tam w tym prawdy było, bo się nie zagłębiałem w temat, ale widziałem takie informacje, że na przykład ktoś tam sobie coś skonstruował, sąsiadom porobił takie super tam jakieś manipulacje przy silniku, no i okazywało się, że silnik na przykład, nie wiem, 2,5 litra, a pali 4 litry diesla, tak, i reszta jest przetwarzana dzięki tym jego silniczkom. I oczywiście to jest ingerencja w silnik, policja zatrzymywała dowody za takie coś i to było wycofywane, ale dlaczego? Dlatego, żeby wiecie, to paliwo się paliło, bo to wszystko są duże firmy, tak, które tym wszystkim zarządzają, no i no nie mogą tracić pieniędzy w ten sposób. To jest jedna sprawa, że no, według mnie to podstawowa sprawa, jaka jest, to jest taka, że nie mamy możliwości przechowywania tej energii, bo to jest podstawowy problem. Niby tam są prace nad różnymi fajnymi akumulatorami, ale to są takie bardzo nowinki technologiczne, o których trzeba było troszkę poczytać. Odsyłam was do różnych ciekawych materiałów, do których linków wam nie podam, ale nawet Polacy teraz konstruowali taki prototyp bardzo fajnego akumulatora. No, nie wnikajmy, może kiedyś trochę bardziej to rozwinę, jeżeli kogoś to interesuje. Jeżeli was to interesuje, to napiszcie mi, że chcielibyście o tym posłuchać. Taki bardziej technologiczny bełkot. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o silniki elektryczne, to one są, zobaczcie, silnik spalinowy daje nam około 50% efektywności, czyli całą energię, którą wypala, 50% przetwarza na energię kinetyczną, czyli na rozpędzanie samochodu. A w porównaniu do tego silnik
elektryczny już w latach 90., prawie 100 lat temu, osiągał około 90% efektywności. One teraz, no nie chcę skłamać, ale podejrzewam, że dobrze ponad 90% mają efektywności. Czyli jeżeli dostarczamy do silnika elektrycznego energii elektrycznej, to ten silnik prawie całą tą energię przetwarza na ruch kinetyczny. Czyli mamy bardzo znikomą utratę tej energii. Tak w skrócie to tłumacząc, wyobraźmy sobie, że niesiemy 50-kilowy worek zboża, a donosimy 25 kg, bo 25 nam się wysypało na drodze. To jest straszne marnotrawstwo. Tak działają silniki spalinowe niestety. Silniki elektryczne już nie. Poza tym silniki są cichsze, ekonomiczniejsze, no i przyjemniejsze. No, ja co prawda nie jeździłem jeszcze silnikiem elektrycznym, ale tak jak gdzieś tam po filmikach jakichś widziałem, to jest fajna sprawa. Widziałem nawet taki prototyp polskiego konstruktora, do Suzuki GS500 wywalił silnik i zbiorniki i założył kilka akumulatorów i silnik elektryczny. I też świetna sprawa, tam przejazd 100 km to go tam kosztował, tam chyba nie, tam niecałą złotówkę, czegoś tak. Bardzo fajna opcja. Tylko oczywiście to jest, wiecie, to jest ingerencja, to nie bardzo się ludziom podoba. Znaczy ludziom, odpowiednim ludziom, to się nie do końca podoba. Dobra, to o tym porozmawialiśmy, o technologii. A teraz taka ciekawostka, bo jeżeli chodzi o automatyzację transportu. Powiem wam, z jednej strony automatyzacja transportu według mnie jest odsunięta w czasie o dobre 10, 15 albo 30 lat. Bo brak nam infrastruktury, technologia może by na to pozwoliła, nie? Ale ogólnie jest powiedziane, że technologia wyprzedza epokę. W sensie, że to, co teraz jest technologicznie stworzone, wyprzedza epokę o ponad 10 lat. Co teraz widzisz, kolego, płaci? My też mamy w naszych czasach coś takiego, że cywilizacja rozwija się wyznacznikowo. Nie prostolinijnie, tylko wyznacznikowo, czyli mnoży się za każdym razem rozwój. Czyli to wszystko idzie tak w górę sinusoidalnie. Tak fajnie, sinusoida to jest góra-dół, ale to wszystko tak się ładnie rozwija do przodu. I to samo powinno być teoretycznie właśnie z transportem. Tylko cały ten transport, i to właśnie do tego piję, dlatego ja daję 10-15 lat, cały ten transport jest trzymany przez właśnie monopole zarządzające układem napędowym, w sensie paliwem, tak? Shell, Lotosy, inne dziwne rzeczy, General Motorsy, inne dziwne firmy, to wszystko tam, tak mi się moim skromnym zdaniem, ja się tam z tym nie znam, tak mi się tylko wydaje, zarządzają, żeby po prostu te paliwo było sprzedawane, bo to są olbrzymie pieniądze, olbrzymie kapitały, tak? Rockefeller, jeden z najbogatszych ludzi swego czasu, najbogatszy chyba nawet były czasy, wzbogacił się między innymi też na obrocie paliwami płynnymi, tak? Na nafcie. Co tam mamy ciekawego? A, jeżeli chodzi o automatyzację, według mnie to potrzebne są trzy... Właśnie, wracając do tego Bolt TV, tam bardzo fajnie było poruszona jedna rzecz, że samochód teraz to jest takim dobrym luksusowym, już poniekąd coraz mniej jest dobrym luksusowym, ale samochód jest jako taki, że kupujemy samochód, mamy i sobie jeździmy. A on jako kolejny etap rewolucji przemysłowej w tym Bolt TV właśnie podkreślił, że będzie coś takiego, że samochód będzie tak jak jako usługa, jak abonament, jak Uber, w sensie, że ludzie nie będą mieli samochodów, samochody będą ujednolicone, po prostu będziemy się przemieszczać na zasadzie wykupywania usługi. Powiem wam, że to jest bardzo fajna opcja, jak najbardziej jestem na tak, ciekawe to jest. Na pewno z głowy by spadło dużo obciążeń różnego rodzaju. Powiem wam tak, no jeżeli miałbym wziąć taksówkę, gdzieś jeździć taksówką, no to faktycznie te koszta, tak jak się więcej jeździ, to są troszkę większe, to znaczy troszkę, sporo większe tymi taksówkami. Ale jeżeli byłoby to na zasadzie usług i te usługi byłyby wyliczone w ten sposób, że byłyby procentowo troszeczkę droższe, powiedzmy, że paliwo kosztuje nas, no nie wiem, wyjeżdżamy x kilometrów i musimy miesięcznie wydać 300 zł na paliwo, tak? Do tego dochodzą nam koszty amortyzacji pojazdu i tak dalej, czyli powiedzmy 500 zł miesięcznie kosztuje nas samochód. Bo to też trzeba wliczyć. Musimy kupić samochód, musimy go zamortyzować, musimy wymienić opony, musimy go przeserwisować, musimy opłacić ubezpieczenia. Policzcie to sobie, to zobaczcie, ile tak naprawdę was samochód kosztuje. Więc powiedzmy, że wydajemy miesięcznie 500 zł na samochód. To 500 zł, jeżeli firma jakaś by nam zapewniała możliwość transportowania się, przemieszczania w, powiedzmy, koszty utrzymania pojazdu plus 20%, ale pojazdy byłyby na prąd. Mamy świetną sprawę, bo sobie jeździmy
nie swoim samochodem, właściwie jesteśmy wożeni. Ja na przykład bardzo nie lubię jeździć osobówką, ja jak wsiadam w osobówkę, to za karę, bo muszę uważać na znaki, muszę uważać na przekroczenia, prędkości, ciężarówką tych przekroczeń z automatu pilnuję, po prostu wjeżdżam zabudowany, to odruchowo już hamuję, ale osobówką to troszeczkę mam, ja tam mam 120 koni, to troszeczkę inaczej się przemieszczam i muszę bardzo uważać po prostu, żeby nie stworzyć sobie zagrożenia utraty prawa jazdy, po prostu. Więc do czego cały czas próbuję dojść do tematu, do którego chciałem nawiązać na samym początku. Jeżeli chodzi o automatyzację transportu całego, tak, ciężarowy czy osobowy, to pierwsza sprawa to właśnie zasada takich, nie że każdy będzie miał swój pojazd tak jak jest do tej pory, tylko że to się powinno zmienić w ten sposób, że to będzie jako wykupienie usługi, zautomatyzowanej zresztą. Pojazdy automatyczne już teraz mogłyby jeździć, bo już to nie poniekąd te systemy, powiedzmy, że są w miarę ogarnięte, bo tam czasami trafiają się jakieś wypadki, że tam pojazd komuś czegoś przejechał, ale najczęściej to wynikało z błędu ludzkiego, to raz, a dwa, no tyle samochodów, co jeździ, na ilość tych wypadków jest naprawdę znikoma. Według mnie systemy komputerowe lepiej będą sterowały samochodem, bo najczęściej we wszystkiego rodzaju dziedzinach podstawowe błędy wynikają z błędów ludzkich. Tak samo jak mamy systemy bankowe. Jest taki pan, on się nazywa chyba Michnik bodajże, jak dobrze pamiętam. Nie pamiętam nazwiska, napiszę wam w komentarzu jego nazwisko. On w ładnych parę lat temu, lata 80. chyba jeszcze, był jednym z największych hakerów. I teraz ciekawostka, on to trochę znał się na informatyce, ale nie był jako takim hakerem, tylko on był hakerem, czyli przez P pisane. Tak sam siebie nazwał. Mianowicie on się nauczył łamać ludzi, bo ludzie są najsłabszym ogniwem, bo system bezpieczeństwa, wszystkiego rodzaju antywirusy, no są w stanie bardzo ładnie nas tam zabezpieczyć, jeżeli chodzi o komputery. Znaczy, no to wszystko można złamać, ale one są dość mocne, tak? A ten pan znalazł taki sposób, że jak chciał się gdzieś włamać, to polecam w ogóle tą książkę, to jest książka Sztuka Podstępu chyba, już nie pamiętam, napiszę wam w komentarzu. Dawno temu, że ją czytałem, już nie pamiętam jej prawie, ale chodziło o to, że on po prostu nauczył się manipulować ludźmi przez telefon. O dziwo, bardzo łatwo jest manipulować ludźmi, nawet przez YouTube'a bardzo łatwo jest manipulować ludźmi, tak samo bardzo łatwo jest manipulować ludźmi przez telefon właśnie. I tak samo, jeżeli chodzi o te systemy bezpieczeństwa i prowadzenia automatyzacji pojazdów. Te pojazdy będą wiedziały, że jak jest czerwone, to trzeba się zatrzymać, że jak jest znak ustąpienia, to trzeba ustąpić pierwszeństwa. Człowiek może się spieszyć, przejechać, wiecie, szybciej czy coś. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że wszystkie samochody są zautomatyzowane. Jest 60 na godzinę w zabudowanym i one jadą 60 na godzinę w zabudowanym. I one wiedzą, że za 2 km będą miały czerwone, bo jest wszystko zautomatyzowane. I one tą prędkość wytracą, jadą płynnie. Według mnie takie automaty szybciej by przejechały przez miasto całe niż kierowcy, bo kierowca musi przyspieszyć, hamować, gwałtownie. Tu ktoś mu wyjdzie. Wiecie, taka ciekawostka. Polecam też kolejną książkę. Dzisiaj porozmawiamy na różne tematy o książkach. Zresztą też bardzo fajna książka. Napisał ją pan... Patrz, to nie pamiętam imienia. Ciak ma na nazwisko, a na imię ma... Choroba, muszę sobie przypomnieć. Dacie chwilkę, to zaraz wklepię w internety i będę wiedział. Nie Ciak, Ćwiek. Jakub Ćwiek. Polecam. Książka Jakuba Ćwieka, Jednooki Król. Bardzo fajnie to jest pokazane. Tam autor pisze o takiej wizji, że cały świat utracił wzrok. To było przewidywalne. Ludzie wiedzieli, że utracą wzrok, czyli tam... I to jest w ogóle czasy teraźniejsze. Czyli bardzo fajna taka futurystyczna książka, ale opisana w naszych czasach. Czyli wielkie konglomeraty typu Google, konglomerat, chyba nie to słowo powinienem użyć, no ale wielkie firmy typu Google właśnie już wiedziały, że ludzie ślepną, więc wpisały aplikacje, samochody zostały zautomatyzowane, wszystko było takie, że elektronika pomagała ludziom żyć w społeczeństwie, w sensie, że telefony na przykład wykrywały niebezpieczeństwo, jak szliśmy, że możemy wpaść pod samochód albo uderzyć w ścianę i tak dalej. I tam właśnie było bardzo fajnie opisany system poruszania się pojazdów. Czy może tam on był tylko tak liźnięty, ale mi się spodobał
ten pomysł, ta wizja tego wszystkiego, bo jeżeli ktoś chciał się przemieścić, to mógł wsiąść w autobus, autobusy jeździły, automatyczne oczywiście, więc mógł pójść na przystanek, poczekać na autobus, który przyjedzie, oczywiście telefon mówił, że przyjechała taka, taka linia i on wchodził sobie do tego autobusu, był wieziony, albo mógł zamówić sobie samochód. Samochód podjeżdżał do niego automatycznie oczywiście, zautomatyzowane to wszystko było, przyjeżdżał samochód, on do tego samochodu wsiadał, mówił komputerowi, systemowi, Google przecież teraz pracuje nad polskim językiem, nie wiem, czy nie wypuszczą już polskiego niedługo, no ale angielski już dawno działa, tak? Czyli można powiedzieć, że po angielsku, gdzie chcemy, żeby nas ten pojazd zawiózł. Mówimy i jesteśmy wiezieni, więc sprawa jest bardzo fajna, ale o co mi chodzi? Po pierwsze, jeżeli wszystkie samochody są prowadzone przez systemy, przez komputery i te komputery ze sobą się komunikują, to one wiedzą, co się wokół nich dzieje bardziej niż człowiek, bo człowiek ma określoną liczbę bodźców, które może odebrać, a systemy komputerowe już teraz po prostu więcej tych bodźców mogą odebrać, tym bardziej, że są skierowane na to, że nie interesuje ich, że tam ta ściana jest czerwona, a tu będzie padał deszcz, tylko interesują je tylko te bodźce, które są związane z transportem, więc to jest według mnie już rozwinięte, no jest ponad człowiekiem, jeżeli chodzi o to, przynajmniej w tej książce. I bardzo fajna opcja była, jak główny bohater przemieszczał się radiowozem, był wieziony radiowozem przez miasto, no i jako, że radiowóz miał włączone sygnały, tylko sygnały dźwiękowe nie były potrzebne, no bo wszyscy byli ślepi, nikt nie wyłaził na drogę, tylko po prostu tam było to jakoś tak no, zrobione, że cały system wiedział, że ten samochód jest uprzywilejowany i wtedy te wszystkie autonomiczne pojazdy, które jechały do miejsca docelowego, ustępowały mu drogę, że ten samochód mógł pruć sobie 150 przez miasto, przez teren zabudowany, bo tam nic mu nie wychodziło, bo wszystkie sygnalizatory włączały światło czerwone dla pieszych. Pieszy żaden nie wyszedł na drogę, jeżeli nie słyszał, że może, bo był niewidomy. Wiedział, że jak wejdzie na drogę, to go też przejedzie, nie rozejrzy się. Więc czekał, aż mu system pozwoli. System mu zabraniał wchodzić na drogę, więc stał i czekał. Pojazdy z automatu zjeżdżały na boki, żeby przepuścić pojazd uprzywilejowany, więc mógł lecieć. Wszystkie inne pojazdy zjeżdżały, nie wjeżdżały na skrzyżowania, bo jechał pojazd uprzywilejowany, więc mógł lecieć. Wszystko było zautomatyzowane. I powiem wam, że jeżeli chodzi o infrastrukturę dróg, to nie trzeba jej poprawiać, bo ona, jeżeli według mnie oczywiście, jeżeli chodzi o taką automatyzację totalną, to jest jak najbardziej ok, wszystko tu pasuje, można po tym jeździć. Tylko że żeby pełna automatyzacja weszła na rynek, że tak to powiem, to po pierwsze musiałyby być samochody najlepiej elektryczne właśnie i stacje dokujące, które by ładowały te pojazdy. To raz. I dwa, musiałby ten system być pozbawiony, jak to jeden z widzów mi napisał, czynnika białkowego. Trzeba by było wykluczyć ludzi z tego elementu. Oczywiście ludzie mogliby siedzieć w tym pojeździe, pilnować, zabezpieczać ładunek w takich sytuacjach, gdzie jest potrzebny człowiek, no być potrzebnym, po prostu działać, ale po prostu na drodze. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście kierowcą zawodowym, wsiadacie do ciężarówki, podjeżdżacie do pana Zdzisia gdzieś po placu, po wsi jakieś, ładujecie, nie wiem, buraki dajmy na to. Wyjeżdżacie na drogę główną, tak? Czyli powiedzmy do Warszawy dojeżdżacie i na SK albo na autostradę wyjeżdżacie. Włączacie system, system ma wieźć was, system ma was wieźć do Hiszpanii. I wy temu systemowi nie jesteście do niczego potrzebni. Macie z tyłu kabinę mieszkalną, macie łazienkę, macie prysznic, macie telewizor. Jesteście tylko do asekurowania całego systemu. Ta ciężarówka nie potrzebuje zatrzymywać się na pauzę. No bo wy jak siedzicie z tyłu, to możecie sobie spać, kiedy ten pojazd jedzie, prawda? Kiedy pojazd wykryje jakiś system, jako sytuację niebezpieczną, bądź taką, w której nie może sobie poradzić, to poinformuje was. Zatrzyma się, zjedzie na pobocze, wszystko zrobi za was. A kiedy będzie trzeba pojechać znowu do jakiegoś pana Zdzisia, to jakiegoś tam innego pana Henryka, system was poinformuje dźwiękowo, świetnie, że teraz wasza robota, że musicie wsiąść za kierownicę. I sprawa załatwiona. Bardzo dużo jest fajnie pokazanych takich właśnie sytuacji. Na przykład film Ja, robot bodajże, tak? Tam też wszystkie te pojazdy, zwróćcie uwagę, były prowadzone automatycznie. Tam kierowca nie był potrzebny. No i główny bohater w pewnej sytuacji wcisnął guzik, żeby ta kierownica była mu dostępna. Złapał za to kierownicę, no i pierwsze co się stało, to wpadł w poślizg. No bo systemy zarządzały tym wszystkim. No, wtedy mógł pruć nawet 200 na godzinę tunelem, bo cała infrastruktura była tak przygotowana, że mógł sobie tyle jechać, bo wszyscy tyle jechali. To jest bardzo fajna wizja, wam powiem szczerze. No, nie jest zagrożenie, ryzyko, że kierowcy nie będą potrzebni, ale to jak w każdym zawodzie jest takie ryzyko. Poza tym pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli ciężarówki wejdą autonomiczne, to nie zrobi się to tak i z dnia na dzień nie zlikwidują ciężarówek normalnych, zwykłych, tylko to parę lat po pierwsze potrwa.
Po drugie, jest bardzo duża ilość takich działań, w których systemy sobie nie poradzą, nawet za 10 lat czy za 20. Na przykład w kopalniach różnego rodzaju, kruszyw, czy na budowach, czy no cokolwiek innego, po miastach poruszanie się, dostarczanie towarów bezpośrednio do punktów, nie wiem, do sklepów, dajmy na to. Przecież tego systemu nie zrobią, trzeba to rozładować, trzeba tam jakoś specjalnie podjechać, czasami nawet nie pod rampę, tylko z boku trzeba ten towar rozładować, więc to wszystko musi zrobić człowiek poniekąd. Jak to kolega napisał, element białkowy. Jeżeli chodzi o dokumenty, bo tam też dostałem taki komentarz, że dokumenty kierowca musi wypisać. No moje zdanie jest akurat inne, że nie, kierowca nie musi wypisać dokumentów, bo już teraz są elektroniczne cymerki. I właściwie w tym momencie kierowca jest tylko potrzebny do podpisania tego papieru. A na dobrą sprawę nawet nie musi. Jak ja mu się bardzo uprzeć, to wystarczy to wszystko. Jeżeli samochód byłby autonomiczny, podjechał się, załadowałoby się ten samochód, zaplombowało odpowiednio, zabezpieczyło cały ładunek, to właściwie nie jest potrzebna żadna osoba, która potwierdzi to w dokumentach. Dokumenty pakujemy, wrzucamy na pakę, towar jedzie do miejsca docelowego, tam jest otwierany i dokumenty są potwierdzone, prawda? Ja osobiście na przykład nie liczę towaru z reguły, jak nie muszę. Jak ładuję całe auto, to proste, że jest pełne auto i jak jest plomba, to już w ogóle się nie przejmuje. Także no, jest szansa, że nas automatyzacja zastąpi, ale ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jestem oczywiście na tak. Według mnie byłoby dużo lepiej, dużo przyjemniej. Nawet samo to stresowanie się na drodze. Ja jeżeli jadę, to się denerwuję korkami, irytują mnie debile za kierownicą, jak zajeżdżają mi drogę. Wiecie, to wszystko jest takie nie do końca fajne. A jak na przykład jadę z boku i ktoś jedzie, ja jadę powiedzmy 120, dajmy na to, sobie jeżdżę, to jest moja prędkość przelotowa, osobówką mówię, 120. I wyobraźmy sobie sytuację, ja jeżdżę 120, ale mam się przemieścić 300 km i wsiada kierowca, który mnie będzie wiózł samochodem. I on jeździ, tak jak mówią przepisy, 90, 50, prawda, 70, jedzie z taką prędkością. I ja swoją prędkością te 300 km przejechałbym, dajmy na to 4 godziny. A on tą odległość przejedzie 4,5 godziny, no bo to jest znikoma różnica, nie? Albo nawet 5 godzin przejedzie. Ale ja, siedząc jeszcze najlepiej z tyłu, nie z przodu, to mogę sobie przeczytać książkę, mogę sobie coś zrobić na laptopie, mogę sobie pograć w grę na komórce. To jest bardzo fajna sprawa. I mnie nie przeszkadza, że on jedzie wolniej. Nawet jestem zadowolony, że on jedzie bezpiecznie i wolniej. Po pierwsze, nie wiem jak on jeździ, więc lepiej, żeby jechał wolno i bezpiecznie. Po drugie, jedzie płynnie, bo jeżeli jedzie wolniej i ma tą świadomość, bo byłby powiedzmy zbliżony do tego automatu, to będzie wiedział, że za 500 metrów będzie miał czerwone światło, więc nie przyhamuje w ostatnim momencie, tylko wyfolguje tą prędkość. Ja nawet nie będę, jak dobrze by jechał taki kierowca, to nawet nie będę. Polecam wam zrobić taki eksperyment. Napiszcie mi, czy jesteście chętni podjąć taki eksperyment. W ciągu jednego dnia, jeżeli będziecie jechali osobówką, starajcie się jechać tak, żeby w cudzysłowie mówiąc, nie rozlać kawy. Czyli jedźcie tak, jakby to robił automat. Widzicie, że się zmienia światło? Odpuśćcie. Jedziecie w zabudowanym, jedźcie 50 na godzinę. Jedziecie poza zabudowanym, jedźcie 90 na godzinę. Starajcie się jechać jak najbardziej płynnie, tak zwany ekonomiczny w taki sposób, ale tak jak najmniej, żeby eksploatować tą jazdę, te hamulce, ten silnik. Spróbujcie tak się przejechać i zobaczcie, tylko nastawcie się na to, żebyście się nie irytowali takim systemem jazdy. Spróbujcie to przetestować w swoim przypadku i zobaczcie, jak wam się będzie jechało. Polecam taki eksperyment. Naprawdę ta jazda na początku może jest irytująca, to później sprawia nam inną przyjemność. I wyobraźcie sobie wtedy, jak czuje się pasażer, który wiedząc, że będzie jechał dłużej, nie musi, znaczy musi właściwie, wyjść z domu trochę wcześniej, żeby wszystko być punktualnie, ale jeżeli ma to zapisane w głowie, to jest to dużo przyjemniejszy sposób przemieszczania się. Także to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby mi dać znać w komentarzu, co sądzicie o takim właśnie podejściu do tematu i czy chcielibyście takie filmy jak ten, które trwają dość dużo, dość długo, a ja mówię właściwie nie do końca o sprawach związanych z transportem. Czasami, jeżeli wam się będzie podobało, mogę mówić też o sprawach niezwiązanych zupełnie z transportem. Możemy porozmawiać też na inne tematy, które mnie interesują. Możemy porozmawiać na temat fotografii, na temat książek różnego rodzaju, na temat bardzo fajnych, inspirujących filmów. Jak najbardziej jestem na tak. Może macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebym sam poruszył, ale nie są związane z transportem, bądź są związane z transportem, ale jeszcze ich nie poruszyłem, to też mi napiszcie w komentarzu. Oczywiście nie zapomnijcie dać mi kciuka jednego albo drugiego, bądź jeżeli nie macie to w nosie, to mi tych kciuków nie dawajcie.
też to jakoś przeboleję, trudno będę, będzie mi smutno, ale może jakoś dam radę. I też proszę was, jeżeli dajecie mi kciuka, bo czasami widzę, że wrzucę film, który trwa 15 minut, a po minucie dostaję dislajka, szanuję to jak najbardziej, tylko jeżeli dajecie mi dislajka, prosiłbym, żebyście napisali dlaczego, bo ja chciałbym się uczyć na swoich błędach i chciałbym wiedzieć, co robię źle, żeby to następnym razem poprawić. Także z tym was zostawiam, pozdrawiam was ciepło, trzymajcie się, na razie, cześć.